Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Koziorożce na czytaniu na kartę dnia 20 lutego, niedziela. Koziorożce, już tasuję dla Was karty. Tak w ogóle zapraszam na czytania miesięczne. Jeszcze nie dla wszystkich znaków, ale już się zaczynają pojawiać na miesiąc marzec. Także zapraszam, Koziorożce. Niedziela, luty 2020. 22 niedziela dla koziorożca. Koziorożec, praca, samopoczucie, miłość, związki, co jest przed Wami ukryte, oraz rada. Moi drodzy, w jutrzejszym dniu koziorożce zbytnio nie będą się w takich sprawach mentalnych tutaj zagłębiać. Jeżeli były jakieś problemy, czy są jakieś problemy, to jest dla Was dzień takiego odpoczynku, nie zawracacie sobie tutaj niczym głowy. Jeżeli chodzi o pracę, to Wy będziecie wykonywać obowiązki niektóre, czy gotowanie obiadu, czy jakiekolwiek inne sprawy, które musicie wykonać w niedzielę. Wy będziecie do tego mieli towarzystwo. Jeżeli macie rodzinę i dzieci, to jak najbardziej dzieci będą Wam w tym pomagały. Samopoczucie jest to takie troszeczkę tutaj niecałkowita taka pewność siebie, aczkolwiek spełnienie takie swojego zadania. Także Wy się czujecie, koziorożce, bardzo dobrze i czujecie, że ten tydzień, który po prostu teraz zleciał, co już minął, to Wy zrobiliście wszystko, co mogliście. Na miłość jest tutaj karta szczególnie panny i finansów. Też z tym związane, także mogą tutaj niektóre koziorożce, jeżeli mają w szczególności znak panny jako partnera, no to tutaj będą poruszane kwestie finansowe. Jeżeli nie macie kwestii, jeżeli nie macie partnera o znaku panny, to też jest to prawdopodobne, że po prostu będzie ten dzień dla Was taki właśnie po prostu myślania, jak dalej z finansami tutaj będziecie po prostu robić. No, dla singli, single są tutaj wstrzymane. Single sobie dają na razie luzik, nie szukają partnera, nie rozpisują się nigdzie do nikogo, czekają sobie w takim swoim zaciszu na miłość, ale też za nią nie gonią. Ukryte przed Wami jest koło fortuny, także wiele sytuacji i zdarzeń, które mogą się wydarzyć, to po prostu są sytuacje, na które Wy tak czy tak nie mielibyście wpływu. Także to jest po prostu losowa sprawa. Radą dla Was jest, aby nie uczestniczyć w żadnych sporach, kłótniach, problemach, trzymać się od tego z daleka. Dziękuję, koziorożce, za obejrzenie karty na dzień dobry. Zapraszam teraz byczki. Witam byczki na czytaniu karty na dzień dobry. 20 luty 2022. Byczki, niedziela. Byczki. Praca. Samopoczucie. Miłość. Związki. Co jest przed Wami ukryte. Oraz rada. No, tutaj byczki, akurat Wy macie w jutrzejszym lub dzisiejszym dniu, to jest takie troszeczkę rozmyślanie nad pewnymi kłopotami, które taka tęsknota jest tutaj bardziej. Taka tęsknota, takie sam, ja nie wiem czego chcę, takie przysłowiowe. No, ale to jest tylko karta dnia, więc to jest tymczasowe. Tak samo jest odwrócona karta gwiazdy, także te samo poczucie, które jest tam głęboko Was, czego nie widać na zewnątrz, jest takie troszeczkę dosyć, no nie za fajne. Praca dla Was będzie tutaj odskocznią, będziecie mogli się poczuć pracując po prostu lepiej, będziecie spełnieni, zapomnicie o wszystkich problemach, troskach. Także jutro wykonywanie, chociaż to jest niedziela, jakichkolwiek obowiązków, zajęcie się czymś będzie bardzo dla Was wskazane.
Dla związków tutaj związki będą przerabiały pewną rzecz z przeszłości. Także tutaj mogą pojawić się Wasze sprawy, które Wy będziecie rozwiązywać, które już wcześniej miały miejsce. Także to już to nie jest nic nowego, co między Wami się pojawia. To już jest znane Wam i Wy wiecie, jak macie ze sobą w tej kwestii rozmawiać. Single będą się czuły bardzo fajnie same ze sobą i to im jak na razie wystarczy. Ukryte przed Wami jest to, że Wy jeszcze niestety nie możecie ruszyć w pewnej kwestii naprzód. Także jeżeli macie jakieś pytanie, czy ruszy się coś do przodu, czy rozwinie się pewna sprawa, to jak na razie nie. Jeżeli chodzi o radę dla Was, radą dla Was jest, abyście uważali, abyście nie dali się zranić. Przede wszystkim kobiecie o czarnych włosach. Dziękuję, drogie byczki. Zapraszam teraz baranki do czytania karty dnia. Witam serdecznie wszystkie baranki. Tasuję już dla Was karty. 20 lutego 2022, baranki, niedziela, tasuję karty dla baranka na niedzielę. Dobrze, baranek, praca, samopoczucie, miłość, tak, single, co jest przed Wami ukryte oraz rada dla Was. Moi drodzy, Wy macie w jutrzejszym dniu takie poczucie, jakbyście sobie nie mogli poradzić z pewnymi nałogami. Nie wszystkich baranków będzie to dotyczyło, ale niektóre baranki będą się zastanawiały nad swoim właśnie takim nałogiem. To niekoniecznie chodzi o używki, mogą być to też inne sprawy, które Wy po prostu jako nałóg też w sobie macie i chcecie się tego pozbyć. Także jakiś ruch do przodu już jest, że Wy działacie w tym kierunku, ale jak na razie też to jeszcze nie przychodzi. Jeszcze nie ma tego spełnienia. Wy musicie nad tym jeszcze popracować. Pracą dla Was jest właśnie praca nad samym sobą. Także tutaj jeszcze by trzeba było coś poprawić w samym sobie. Poszukać jakichś odpowiedzi na pytania, które nie znacie, dlaczego na przykład tak się dzieje, a nie tak. I Wy musicie je znaleźć w samym sobie, nikt Wam tutaj nie pomoże. Dla związkowców jest to karta mało rodzinna, tutaj mało rozmów takich ciepłych, czułych. Będzie to taki troszeczkę dzień dla baranka, taki mało związany z Waszym partnerem, także tutaj jest taki dzień dla Was bardziej samych. Single będą niestety rozpaczały za partnerem, którego utraciły, także niedziela jest dosyć ciężka dla baranka, która niedawno się rozeszła. Także tutaj trzeba pewne sprawy jeszcze pozamykać. Ukryte przed Wami jest, jak na razie, jeżeli się spodziewacie na jakąś poprawę sytuacji w związkach, to jak na razie tej poprawy nie będzie, niestety. Radą dla Was jest, abyście Wy starali się cały czas pracować na te swoje szczęście. Dziękuję, baranki, za obejrzenie karty dnia na niedzielę. I zapraszam teraz wszystkie wodniki. Witam wodniki serdecznie na czytaniu karty dnia na 20 lutego, na niedzielę. Wodniczki. Tutaj są już potasowane. Wodniczek wyleciał. Już pierwsze karty. Wodnik, praca, samopoczucie, miłość, związki, co jest przed Wami ukryte, oraz rada. Drogie wodniczki, u Was w niedzielę raczej dużo do wyboru nie będzie. Jeżeli zastanawiacie się
Po prostu, czy gdzie się pójść, czy z kim pójść, to tutaj będzie dla Was to wszystko w niedzielę jasne. Jasne i klarowne, Wy będziecie od razu podejmowali decyzje, Wy będziecie wiedzieli od razu, co chcecie. Pracą dla Was jest jak na razie odpoczynek. Wy jesteście troszeczkę zestresowani, zmęczeni po tygodniu. Chcecie się przygotować na następny tydzień i ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi spędzić czas. Dla związków tutaj jest czas też taki, jak podobnie baranek troszeczkę miał. To jest taki czas, który mało będzie związany z Waszym partnerem. To jest takie troszeczkę, a partner ma swoje do zrobienia dzisiaj, ja mam swoje do zrobienia dzisiaj i tak troszeczkę osobno. Dla singli, single mają zaś tutaj więcej kontaktów z rodziną, z przyjaciółmi i bardziej to są takie spędzanie czasu na przykład na obiad czy wieczorem. To jest takie rodzinna atmosfera. Ukryte przed Wami jest pewne takie wstrzymanie troszeczkę. Jeżeli Wy akurat chcielibyście wpaść na jakiś pomysł, rozwiązać jakąś sytuację, jakiś problem, to akurat jeżeli chodzi o niedzielę, to ten dzień nie sprzyja takiej kreatywności umysłowej. Radą dla Was jest, abyście Wy nie angażowali się w żadne spory, kłótnie czy jakieś wymiany zdań, dyskusje, żebyście Wy tak troszeczkę z boku w niedzielę trochę się trzymali. Dobrze, wodniczki, dziękuję za obejrzenie karty dnia. To był ostatni znak tutaj w tym filmiku. Jest to koziorożec, byk, baran i wodnik. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie mojego kanału, mojego filmiku. Zapraszam, jeżeli Wam się podobało, do lajkowania, do subskrybowania. I zapraszam na czytania miesięczne na marzec. Dziękuję i zapraszam do kolejnej karty dnia. Cześć!